i dobra, to w teraz w którą stronę? Skull Cave, Well Bay. Dobra, mamy tę stronę. To już jest trzecia sekwencja tego. Równin minizaurów, bo jak widzicie mamy nowy licznik. Tak więc Tia. Sanktuarium z kamieni i ognia. To nas na razie nie interesuje. I chyba sobie nawet tamtych piratów ominiemy, ponieważ to raczej... A nie, czekajcie. Nie możemy ich ominąć. No ta, zapomniałem, musimy teraz z nimi walczyć. O kurde, to będzie dopiero ciekawa sekwencja. Swoją drogą, ta sekwencja z kolei bardzo mi przypomina Lost Island, czyli wiecie, miejsce, gdzie była świątynia wody i lodu. No świetnie, kurde, rakietami mnie napierdzielają jeszcze frajerzy jedni. Czerwoni to są, kurde, opeccy tutaj. Bez dwóch zdań. No tutaj by oczywiście się przydał upgrade, co nie? Bo wiadomo, no z upgrade'em będzie lepiej. Ale ja chcę pokazać, że ja też bez upgrade'ów potrafię na razie zagrać. Przynajmniej w te sekwencje gry. Bo to da się przejść, uwierzcie mi. Mówiłem, że się da to przejść? Wystarczy chcieć. Gdzie ja tu w ogóle idę? A, tu w ogóle w zupełnie inną stronę idę. Chyba. No tak, w zupełnie inną stronę idę. Tam mam w ogóle inny upgrade do zdobycia, więc... Po co ja tędy szedłem? Nie mam zielonego ani czerwonego pojęcia. Dobra, gdzie jest dziecko Globoxa? Kuźwa, znowu nie w tę stronę idę. Dobra, idziemy teraz z tobą. Dawaj, dawaj, dawaj. Odpal nam. Odpal nam przejście do Well Bay, żebym mógł zrobić ostatni poziom na dzisiaj. No tak, nie będę robił sanktuarium kamieni i ognia, bo... No, jakby to powiedzieć w dużym skrócie, nie będę robił kamieni i ognia, świątyni kamieni i ognia, bo po prostu jest to za długi poziom. Przynajmniej nawet w Revolution jest jeszcze dłuższy, więc... Tym bardziej nie chcę tego robić za bardzo. Fajne są w ogóle te przejścia do poziomów w Revolution, to mi się bardzo podoba. Jest to odskocznie od tradycyjnego sposobu dostania się. Dobra, no w sumie sobie zapiszmy 34%, czemu nie? 2 godziny i 40 minut mamy już. Ten poziom w wersji PS1 również się chyba zaczynał w taki sposób, z tego co pamiętam. Oczywiście mamy walkę również z tą oto beczką. Przypomnę, że w wersji na PS1 ona się potrafiła bronić. W tej wersji akurat tego nie potrafi, co jest doskonałe, ponieważ możemy ją normalnie zabić. Mówię, tak jak w każdej innej wersji, bo tylko w wersji na PS1 dodali tę funkcję, że ta beczka może się bronić. No tak? Tak to kurde, wszystko git. Dobra, L2 możemy się zanurzyć.
W ogóle Rayman tak zauważyłem, że bardzo szybko pływa pod wodą. Amerykę odkryłeś, pomidor. No, ono wiele szybciej pływa niż w wersji na peceta. I to jest nieironiczne. A mówiąc o wersji na peceta i o pewnych tutaj faktach, przepraszam za wprowadzenie w błąd odnośnie tego, że Ansel uznał, że Revolution jest najlepszą wersją gry. Okazuje się, że Ansel bardzo lubi wersję na Dreamcasta i on uznaje ją za definitywną. Okej! Akceptuję to, aczkolwiek ja z kolei uważam, że wersja na PS2 jest tą moim zdaniem definitywną. To jest moje zdanie, oczywiście nie musicie się z nim zgadzać, jeżeli nie chcecie. Pozbierajmy sobie trochę tych czerwonych lumów. No i się nie udało, kurde, pieprzone piranie zasrane. A żeby was, kurde, ktoś, nie wiem, na sushi przerobił, nie? Bez kitu, żeby taki... Może nie brzytwobrody, ale żeby ktokolwiek was na sushi przerobił. Tak, jak widzicie, mamy w końcu coś, co pojawiło się w każdej innej wersji poza PS1, czyli złote pięści! Serio, cieszę się, że coś takiego jest. Bo naprawdę... Szkoda, że wersja na PS1 tego nie miała, ale być może wersja na PS1 tego nie potrzebowała. No to ładnie go skosiłem. Szkoda tylko, że straciłem te złote pięści. Ach, szkoda. Z tego co wiem, teraz one w bonusach chyba będą normalnie występować. Albo i nie. Może gdzie indziej jeszcze będą występować? Nie wiem. W każdym razie... Mieliśmy chociaż krótki debiut tych złotych pięści. Ten przycisk jest czasowy, czy nie? Nie jest. A dobra, jest. Pff. Nie słyszałem tego odliczenia całego. Wiecie, tego tykającego zegara, więc trochę zostałem w błąd wprowadzony. Z tego oto powodu. O! To jest teraz ten oto moment. Ten bardzo fajny moment. No dawaj, strzelaj, ziomek. A dobra, tam jest beczka, okej. Ja zawsze zapominam, kurde, widzicie, to jest to, że się dużo zagrywałem w wersji na PS1, bo pamiętam, że w wersji na PS1 ten robopirat strzelał, więc... Więc inaczej nie dałoby się dostać do tamtej klatki. Kurde, no co jest? Pomidor, ogarnij się. No, tak to miałeś zrobić. Jak prawdziwy men. Szczyzna. A, no to doleciała ta beczka. Bez dwóch zdań. Bardzo mi się ogólnie przyjemnie tą sesję nagrywa. Ogólnie ten let's play bardzo mi się fajnie nagrywa. Zresztą na razie nie mam jakby let's playa, którego mi się jakoś super fajnie nie nagrywa. Mogę to powiedzieć szczerze. Może poza Daxterem, bo Daxter na początku to powodował trochę hype, a potem to tak ten hype opadł. W sensie ja sam sobie taki hype troszeczkę, wiecie. No wiecie, o co mi chodzi, kurde. Ale gra, mogę powiedzieć, że jest bardziej teraz średniakiem niż... taką słabizną, jak wcześniej ją nazywałem. Aczkolwiek nie zmienia to faktu, że raczej do tej gierki jakoś super namiętnie nie będę wracał. Wątpię w to. Oj, bardzo wątpię, że ja do tej gierki będę wracał. Ale dobra, to nie jest mowa o Daxterku, tylko mowa o Raymanie Revolution. Ktoś do mnie dzwonił? Ktoś ten?
Nie. A mam w ogóle wyciszone, więc dlatego. Ja bym sobie dał na wibrację. Dobra. Zobaczmy teraz, co będzie tutaj. W ogóle to jest zupełnie inna sekwencja w odróżnieniu od wersji PS1. Ponieważ tutaj zupełnie inna droga jest, zupełnie coś innego w odróżnieniu od wersji na PS1. Tutaj przynajmniej mamy takie fajne molo. I to molo w zasadzie... O! Ostrygi. A w tych ostrygach są te lumy. Warto je zebrać. Ej, to jest fajny bajer tutaj. Tego nie było w wersji na PC, ani Dreamcast, ani żadnej innej wersji. Bardzo fajny ten dodatek. No i dobra, i teraz co zrobimy? No co zrobimy? No co możemy zrobić? No kurde, płyniemy. A nie tu? Ale ścinki tu są! Widzicie, emulator PS2 nie jest w stanie wytrzymać tego podwodnego poziomu. Ten podwodny poziom jest zbyt bardzo wymagający graficznie. Dobra, którędy ja mam teraz płynąć? Bo ja szczerze to zapomniałem, przez to, że ja tak mało grałem. A dobra, tędy, okej. Już widzę. Wiecie, bardzo mało w życiu grałem w Revolution. Znaczy, bardzo mało. Pojęcie względne, ja trochę grałem w Revolution, ale ostatni raz to grałem, nie wiem, z 2 lata temu na streamie na Crow Zaibatsu. Więc wiecie, to tak odłamkowo pamiętam cokolwiek. Tego na pewno nie było w wersji na PS1. To już wam mogę powiedzieć tu i teraz, że tego nie było. A skąd ja to wiem? Ano stąd. Że to było bardziej pod wersję PC-tową robione. Czy ja chcę uruchamiać ten przycisk? To jest bardzo dobre pytanie. Aha, dobra. To było to, więc dawaj, 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 rakieta. Za pierwszym razem, patrzcie na tego tutaj. Ty, ale fajnie klatka została tutaj zrobiona. Na takim, kurde, nie wiem. Nie wiem, jak to nawet nazwać, ale kurde, fajnie, fajny element. Bardzo mi się podoba.